W tym przykładzie wartość funkcji równa się 1. f od x jest równe 1. Więc poszukajmy f od x'ów równych 1. Mamy trzy takie wartości. Dlatego zapiszemy, że ta funkcja przyjmuje wartość równą 1 wtedy i tylko wtedy, gdy x należy do takiego zbioru 0, 1, oraz 5 to są odczytane argumenty dla odpowiednich wartości, dla tych jedynek, czyli mamy kolejno 0, 1 oraz 5.